Jacek Bruździak, instruktor teatralny. Co dzisiaj zobaczymy w wykonaniu jakiej grupy? Grupa teatralna, zespół teatralny działający przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze przedstawi przedstawienie pod tytułem Dziewczyny takie są, jakie są. Mhm. Niektórym skojarzy się to ten tytuł z popularną piosenką z lat 70., a młodzi widzowie, mam nadzieję, znajdą dla siebie interesujące treści, również współcześnie odbierając to przedstawienie. Przez blisko 30 lat był zespół teatralny My. Teraz nowy twór? Nie nowy twór. Ja widzę w tym absolutną ciągłość. Zespół teatralny, który mam zaszczyt prowadzić od 30 lat, funkcjonował w szkole, funkcjonował w Centrum Kultury, teraz funkcjonuje znowu w szkole. W związku z tym zespół, grupa teatralna Liceum Ogólnokształcącego po prostu ciągle trwa i tworzy nowe przedstawienia. Jak długo przygotowywany był spektakl? U nas zawsze ten cykl jest podobny, to znaczy zaczynamy pod koniec września próby, 2 miesiące mniej więcej są to próby warsztatowe, a potem przystępujemy do pracy nad spektaklem. Z tym, że ten spektakl powstawał specyficznie, bo po 2 latach przerwy, a właściwie po roku przerwy, gdyż myśmy w pierwszym roku covidowym pracowali nad przedstawieniem, które było prawie przygotowane, ale niestety COVID 12 marca to przerwał i do premiery nie doszło. Teraz po roku przerwy w próbach mogliśmy od września zacząć ćwiczyć, pracować. No i powstał spektakl, który w zamyśle jest przedstawieniem o kobietach, o dziewczynach, o ich cechach, ich punkcie widzenia. Taka była decyzja dziewcząt, które się zgłosiły na początku do zespołu. Potem co prawda doszło 2 chłopaków, ale przesłanie i pomysł na przedstawienie pozostało. Data premiery jest przypadkowa, czy to też taka gra? Premiera miała dojść do skutku w okolicy 8 marca, ale niestety w okresie poświątecznym znowu doszło do pewnych przerw związanych z COVID-em. W związku z tym musieliśmy przesunąć termin premiery, no i dzisiaj wypadł, który ma wpływ na aprilisty termin. Czyli przypadek. Przypadek. Dobry wieczór Państwu. Nawet Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak jest mi miło. I czuję się tak bardzo uroczyście z powodu tego, że wracamy do normalności, to znaczy po 2 latach przerwy możemy po raz kolejny Państwa zaprosić na premierę zespołu teatralnego, który mam zaszczyt prowadzić od 30 lat, składającego się z uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Proszę Państwa, historia tego przedstawienia wygląda następująco. Niełatwo jest po 2 latach przerwy, no może nie 2 latach, bo w roku tym pierwszym covidowym myśmy przygotowywali przedstawienie i byliśmy już prawie gotowi do premiery. 12 marca niestety, wiecie Państwo, co nastąpiło, zawieszenie wszystkich zajęć, wszystkich spotkań, no i niestety nie doszło do tej premiery. Potem z kolei roczna przerwa, nie można było ćwiczyć. W tym roku od końca września członkowie zespołu, nowi przede wszystkim, chociaż było tam kilka osób, które pracowały nad przedstawieniem, które nie doszło do skutku, te nowe osoby się zgłosiły i było to 10 dziewcząt. Tylko dziewczyny się zgłosiły. Trwało to jakiś czas, no więc po próbach warsztatowych, kiedy zaczęliśmy dyskutować, jaki będzie temat przedstawienia, stanęło na tym, że najlepiej o dziewczynach i o kobietach. Proszę Państwa, na ten temat to już napisano tyle i zrobiono na ten temat tyle przedstawień, że naprawdę jest bardzo trudno powiedzieć coś nowego. Ale ja zawsze bardzo lubię, kiedy młodzi ludzie proponują znalezione przez siebie teksty i niezmiernie mnie cieszy fakt, że udają się do bibliotek, szukają w internecie, szukają w książkach, które czasami w domu się znajdują od lat i proponują teksty, które wiążą się z tym tematem. I tak właśnie powstało przedstawienie, które jest, tak jak to zwykle u nas bywa, kolażem, czyli takim przedstawieniem, które jest zestawione z kilkunastu tekstów. Są to takie etiudy teatralne, które jednak gdzieś tam się łączą i ogólnie rzecz biorąc powstało przedstawienie, do którego naszym zdaniem świetnie pasuje tytuł Dziewczyny takie są, jakie są. Ale proszę Państwa, widownia jest taka, nie wypominając nikomu wieku, że Państwo na pewno ten tytuł rozpoznajecie. To jest tytuł bardzo popularnej
piosenki z lat 70. Ona gdzieś tam w pewnym momencie wybrzmi, może nie śpiewana przez nas, ale się pojawi. Myślę, że to przedstawienie warto dzisiaj pokazać. Co prawda planowaliśmy, że będzie to mniej więcej termin około Dnia Kobiet, bo zawsze wystawiamy sztukę w piątek, więc niekoniecznie 8 marca. No ale niestety znowu po świętach przerwa covidowa sprawiła pewne opóźnienie i dzisiaj mamy też ciekawą okazję, Prima Aprilis. Tak przy okazji, proszę Państwa, ja mówiłem, że to nie żarty, że na pewno się to wszystko odbędzie, ale życie płata pewne figle, borykamy się z trudnościami technicznymi, więc gdyby się tak zdarzyło, że rzeczywiście jakieś trudności się pojawiły przede wszystkim z odtwarzaniem, proszę o wyrozumiałość, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, zawsze działało to perfekcyjnie. Zresztą autorem opracowania muzycznego jest, jak zawsze w naszym zespole, pan Marek Dańczak, którego serdecznie witam. A więc proszę Państwa, liczymy na wyrozumiałość, jeśli chodzi o techniczne sprawy. Natomiast z uwagi na to, że przedstawienie ma charakter kolażu, to tam się zawsze pojawiają jakieś przerwy pomiędzy etiudami, a że na scenie są prawie sami debiutanci, to brawa jak najbardziej są wskazane, proszę ich nie żałować. Państwa życzliwość płynąca z widowni na pewno udzieli się młodym aktorom. Proszę Państwa, zapraszam na przedstawienie. Dziewczyny takie są, jakie są, w wykonaniu zespołu teatralnego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Zaczęło się to dawno. Dawno? Najdawniej jak pamięć sięga. Tam, skąd bierze początek rodzaju ludzkiego księga. Pod modrym niebem, w cudnym ogrodzie, pod słynnym drzewem, w przewiewnym chłodzie, pierwszą wiosną, w pierwszym maju. Zresztą każdy o tym wie. Kiedy Adam mieszkał w raju, bardzo często nudził się. Spać tam było we zwyczaju, więc spoczywał w Bogim śnie. Dalszy ciąg każdy sam sobie dośpiewa. Słowem Ewa! I zaraz potem zerwała owoc z drzewa. Co nęcił wonią i blaskiem świecił. Ach, przypadła doń pożądliwymi usty. Patrz Genezis, rozdział 3, ustęp 6. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne ust wejrzeniu, a pożądliwe drzewo, dla nabycia umiejętności wzięła z owocu jego i jadła! I dała też mężowi swemu, który z nią był. I on też. Od grzechu zaczął się jej świat, a że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał. Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta, zdradliwa i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i żmija, i piołun, i miód, i anioł, i demon, i upiór, i cud, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec, kobieta! Aha! To nowe stworzenie o długich włosach ciągle staje mi na drodze. Czatuję wciąż w pobliżu i podąża moimi śladami. Nie lubię tego. Nie przywykłem do towarzystwa. Wolałbym, aby przebywało wśród innych. Chmurno dzisiaj. Wiatr wieje ze wschodu. Będziemy mieli chyba deszcz. My? Skąd wziąłem to słowo? A, już sobie przypominam. To nowe stworzenie go używa. Przez cały tydzień chodziłam za nim jak cień, próbując zawrzeć znajomość. Musiałam więc mówić przez cały czas, gdyż on jest nieśmiały. Lecz
To mi nie przeszkadza. Wydawało mi się, że jest zadowolony z mojej obecności. Często więc używałam przyjacielskiego zwrotu my, ponieważ pochlebia mu, gdy jego też uwzględniam. Nowe stworzenie zjada tak dużo owoców, że przypuszczalnie wkrótce nam ich zabraknie. Znowu nam. To słowo tego stworzenia przyswoiłem je sobie, odkąd tak często je słyszę. Dziś od rana gęsta mgła. Nie wychodzę podczas mgły, natomiast nowe stworzenie spaceruje przy każdej pogodzie. Wychodzi do ogrodu, sztywno stąpając na obłoconych nogach. Mówi bez przerwy. A wcześniej bywało tak cicho i przyjemnie. On wciąż siedzi tam na drzewie. Niby wypoczywa. Lecz to podstęp. Niedziela nie jest dniem wypoczynku. Tylko sobota. Sprawia na mnie wrażenie stworzenia ponad wszystko lubiącego odpoczynek. Zmęczyłoby mnie takie ciągłe odpoczywanie. Zastanawiam się, po co to stworzenie istnieje, gdyż nigdy nie widziałam, aby cokolwiek robiło. Tak naprawdę to wcale nie zmartwiłem się, gdy przyszła, ponieważ tutaj znajdują się tylko nędzne resztki, a ona przyniosła trochę tamtych jabłek. No, musiałem je zjeść, bo byłem bardzo głodny. Postąpiłem wbrew swoim zasadom, lecz uważam, że zasady nie mają większego znaczenia, jeżeli jest się głodnym. Teraz znów jest dobrze. Czuję się szczęśliwa. Były to jednak trudne dni i staram się jak mogę więcej o nich nie myśleć. Próbowałam zdobyć dla niego parę jabłek, lecz ciągle nie umiem rzucać prosto do celu. Są to jabłka zakazane, więc on twierdzi, że sprowadzą na mnie nieszczęście. Będąc dla niego miła, też ściągam na siebie nieszczęście. Czemu więc miałabym się obawiać tamtego nieszczęścia? Po tylu latach dochodzę do wniosku, że pomyliłem się co do Ewy. Lepiej jest żyć poza ogrodem z nią, niż w ogrodzie bez niej. Z początku myślałem, że za dużo mówi, lecz teraz zmartwiłbym się, gdyby jej drogi głos umilł i zniknął z mojego życia już na zawsze. Błogosławiony niech będzie kasztan, który zbliżył nas do siebie i odkrył dobroć jej serca i słodycz charakteru. Ogród jest utracony, lecz jestem szczęśliwa, gdyż odnalazłam Adama. On kocha mnie tak, jak potrafi, a ja kocham go ze wszystkich sił mojej namiętnej natury. Co, jak przypuszczam, jest typowe dla mojej młodości i płci. Więc dlaczego go kocham? Sądzę, iż jedynie dlatego, że jest mężczyzną i należy do mnie. Być kobietą, być kobietą, poszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nam gdy nie pośmiano, to przeszkadzać. Nic ku kilowi żyterii, kapelusze takie duże i odstały nie bicie. Wciąż dostałaś listy w róże, na markietach, w melisarze, pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, świat dzięki niech nie wikną. Ciastki po nim wytniewalca, dziennik jedną będzie kilką. Jakaś rola pewna w filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, pożądajmy. Gdzie
gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Mamy cel na twardym balu, pewno się być okropnie. Muszę pozor dla poety, adresatką wielkim wzruszeń, być kobietą w każdym celu, przecież kiedyś zostać muszę. Być kobietą, być kobietą, marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, wyręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę. Kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę. Proszę Państwa, dzisiaj debiutowali w sumie na scenie, chociaż niektórzy mają już doświadczenie, ale większość nie. W zespole teatralnym Liceum Ogólnokształcącego w składzie. Mamy kwiatki gotowe? Karolina Augsztulewicz. Kinga Bielewicz. Natalia Borys. Przemysław Pipała. Roxana Czerwińska. Emilia Czuba. Jaśmina Gołowaczek. Justyna Jakobszy. Izabela Jawor. Natalia Klap. Aleksandra Klap. I Oskar Ostrowski. Proszę Państwa, scenariusz do przedstawienia powstawał wspólnie z zespołem. Jest to nasza praca zbiorowa, więc również brawa całego zespołu. A proszę Państwa, opracowanie muzyczne, niezmiennie, od lat,
jak również światła, pan Marek Dańczak. Marku, bliżej sceny. Zapraszam. Dziękuję ci serdecznie za tyle lat współpracy i mam nadzieję, że będzie trwała dalej. Ostatnia osoba później na coś do mnie, ponieważ brakuje nam jeszcze tej listy jednej osoby, prawda? A samo sobie, sama siebie zapowiedzieć nie może. Od 1992 roku w sposób absolutnie nieprzerwany. Opiekował się tymi wszystkimi grupkami, a było tych osób około 300. Tak, liczyliśmy kiedyś. Teraz do pana. Jacek Brudziak! Reżyser i operator tej grupy. I my również chcielibyśmy podziękować panu dyrektorowi za to, że wprowadził nas tak naprawdę do tego świata, bo jak wcześniej było powiedziane, no my tutaj praktycznie wszyscy jesteśmy debiutantami. I tak naprawdę myślę, że wszyscy bardzo dużo nauczyliśmy się i miał pan z nami ciekawą przygodę. I myślę, że... muzykę w waszym teatrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Teraz następuje taki czas, że jeżeli ktoś chce zabrać głos, to oczywiście może. Jeżeli nie, to... O, to jest właśnie to. O, pan starosta. Szanowni Państwo, powiem tak, piękny temat, piękne przedstawienie, piękne emocje dzisiejszego wieczoru i pięknie spędzony, bardzo miło wieczór, za który całemu zespołowi i za wszystkie tutaj obecne Państwu bardzo serdecznie, z całego serca dziękuję. Kwiatki mam jedne, jak widać, ale to są dziewczyny dla Was wszystkich. Tutaj, bo niby pan. Panu dyrektorowi nie będę wręczał. Z całego serca dziękuję. Jesteście wszyscy wspaniali. Dziękuję bardzo. Gratuluję, panie dyrektorze. Pokona pan wszystkie przeszkody. Powodzenie zależy od wykonawców, publiczności i miejsca, w którym się spotykają. Nawet najwspanialsze miejsce nie daje gwarancji sukcesu. Życzę jeszcze wielu premier, w których studenci Karkonoskiego Uniwersytetu III wieku będą wspaniałą publicznością. Dziękujemy za zaproszenie. Zawsze jest dla nas to wielkim wydarzeniem. Ściskam pana. Dziękuję bardzo. Uniwersytetu III wieku mamy zakontraktowane specjalne przedstawienie. Dzisiaj są przedstawiciele. Spotkamy się w środę za 15:02. Specjalne, ekskluzywne przedstawienie. Przepraszam, sprzęga się coś. Proszę Państwa, teraz już czas na tę część, kiedy aktorzy, którzy mają i rodziny na widowni, i znajomych, już się mogą podzielić wrażeniami.